Liliowce w ciąży jeszcze kwitną, więc dzisiaj w naszej kuchni będą racuchy, ale będą to racuchy dość nietypowe, bo racuchy z liliowcami. Przygotowałam już wcześniej ciasto takie samo jak na racuchy i będziemy smażyć. Pewnie niewielu z Państwa wie, że kwiaty liliowca są jadalne. Można przyrządzać z nich różne potrawy, między innymi właśnie racuchy. Racuchy z liliowców są bardzo smaczne. Mają taki smak orzechowy, kwiatowy i oczywiście zapach lata. Smażymy dokładnie tak jak tradycyjne racuchy z jabłek. Ja się odsunę, bo ten tłuszcz lubi czasem pryskać, a nie założyłam sobie fartuszka. Racuchy z liliowców już gotowe. Jeżeli ktoś lubi, można sobie do smaku posypać cukrem. Akurat nie mam cukru pudru, więc użyję cukru trzcinowego. I degustacja. Jestem bardzo ciekawa, czy też przeżyje, czy może nie przeżyje, bo niektóre kwiaty, niektóre owoce, rośliny są jadalne tylko raz. Pyszne, pyszne. Na pewno będę długo żyła i szczęśliwie. Pyszne. Wspaniały smak. Jeśli szukacie Państwo jakiegoś oryginalnego pomysłu na deser, bo właściwie trudno to nazwać obiadem, na deser, polecam racuchy z liliowców. Niebo w ustach. Sucho, liście świeże, a także inny drzew bardzo spadają. Na tarasie przyjemny chłód. Wystarczy parę schodów zejść i jest niesamowity gorąc. Bardzo ciepło, gorąco, aż uderza gdzieś w głowę. A ja piję herbatę kwiatową, ziołową. Ona nie daje może takiego mocno intensywnego koloru, jest taki może lekko żółty, lekko wpadający na niebieski. Ale jest to herbatka z kwiatów cykorii błękitnej, cykorii podróżniczki. Taki czajniczek żeliwny jest idealny do zaparzania herbatek ziołowych, ponieważ znajduje się wewnątrz takie sitko i w tym sitku właśnie wkłada się wszystkie kwiaty, płatki, zalewa się wodą i jest wspaniała herbata kwiatowa. Herbata z cykorii ma bardzo delikatny smak, jest bardzo przyjemna. Można ją pić, jeżeli ktoś lubi, bez cukru. I ja herbatę piję bez cukru, czasem dodaję, ale bardzo niewielką ilość.
Ależ dzisiaj gorąco, ale to dobrze, bo mamy czas wakacji, lato w pełni. I lato powinno być i gorące, i słoneczne, bo jeśli nie latem, to kiedy? Tu są takie kratki, które pokazywałam Państwu we wcześniejszych filmach wiosną, które mąż zespawał z drutu i ja je pomalowałam. To są kratki na ogórki gruntowe. Niestety ja ogórki w tym roku trochę o nich zapomniałam i słabo przypilnowałam i są mizerne. Zaczynają dopiero się piąć, ale jeśli będą jeszcze do jesieni, to też dobrze. Opóźnieniem, z poślizgiem, ale może akurat. Tu już jest pierwszy taki ogóreczek. Ja sobie go zerwę. O, proszę. Kłujący, można powiedzieć, iglasty. Pierwszy ogórek. A powinno być już dosyć dużo. No ale trudno. Jest tutaj jeszcze kalarepka. Kalarepka już też jest fajna. O. Coś się, no pewnie ślimak, coś się wygryzało do tej kalarepki, ale to nie oznacza, że nadaje się do wyrzucenia. To oznacza, że są to kalarepki bez oprysków chemicznych, wyhodowane w sposób naturalny, ekologiczny, bardzo zdrowe. Ogórek i kalarepka. W ogrodzie górnej chaty trzeba co jakiś czas robić porządek. Jeszcze wiosną na tej wylewce betonowej miałam pędy miskanta. Wydawało mi się, że tak jest lepiej, ale jednak było mi troszeczkę trudniej sprzątać, ponieważ te pędy musiałam przestawiać i dopiero wtedy usuwać brudną ściółkę. Myślę, że teraz sama wylewka betonowa jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu porządku. Wystarczy tylko łopatką zeskrobać nieczysto. Na łopatę i za płot na kompostownik. Po pracy.